Mateusz Żydko, strzelec drugiego gola z rzutu karnego. Tym razem był to gol do bramki przeciwnika. Świetnie, Mateusz. Jak sobie radzicie dzisiaj z Podbeskidziem? Z tego, co widzimy, super. Znaczy, zacznę odpowiedzią Budzika. Jak on by pewnie powiedział, cuda się zdarzają, więc dzisiaj strzeliłem do bramki przeciwnika. A tak na poważny, no, kolejny sparring. Traktujemy to jako element treningu, bo najważniejsze na tym obozie było przygotowanie fizyczne i przed żadnym sparingiem, przed żadnym meczem kontrolnym nie odpuszczaliśmy. Mieliśmy bardzo ciężkie treningi, a dzisiaj jest wynik fajny, więc mam nadzieję, że się utrzyma tak do końca meczu. No właśnie, widzieliśmy, że trenowaliście także bezpośrednio przed meczem i były to też ciężkie treningi. Jak to się przekłada w takim razie na tą waszą formę, na kondycję na boisku? Czy faktycznie czujecie się dużo mocniejsi? Znaczy, będziemy się czuć mocniejsi po okresie przygotowawczym. No dzisiaj na pewno każdy z zawodników powiedział, że ciągnie za sobą wagon węgla, bo były tutaj mocne obciążenia i te mięśnie są na pewno przemęczone, ale trzeba było te 45 minut wybiegać i każdy z nas to zrobił. Do tego jest fajny wynik, więc się na pewno cieszymy.